Dzisiaj porozmawiamy o pewnym popularnym leku oraz o problemach, które mogą pojawić się podczas jego stosowania. Poprawiam zdrowie za pomocą diety. Tak w dużym skrócie mogę powiedzieć, czym się zajmuję. Z tej strony dr Maja Czerwińska, dietetyk kliniczny. Jestem wykładowcą, badaczką i ekspertem występującym na konferencjach polskich i zagranicznych. Oprócz prowadzenia moich pacjentów, szkolę również dietetyków. Na mojej stronie znajdziesz e-booki, jadłospisy i kursy, które poprawiają zdrowie oraz poszerzają wiedzę. Słuchasz właśnie podcastu, gdzie rozmawiamy o zdrowiu, medycynie, ale przede wszystkim o dietetyce. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Zaparz kubek ulubionej zielonej herbaty i poznaj ze mną świat dietetyki i zdrowia. Hej, hej, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o lewotyroksynie, czyli popularnym leku Eutyrox, Letrox, chyba dwa najczęściej stosowane leki, czyli leki stosowane w niedoczynności tarczycy. Leki te stosowane są najczęściej właśnie albo w niedoczynności tarczycy, albo na przykład stosowane są po resekcji tarczycy, na przykład w przypadku choroby nowotworowej, ale też stosowane są na przykład przy chorobie Hashimoto, w momencie kiedy dojdzie już do tego, że nasza własna tarczyca nie daje rady. No właśnie, bo zacznijmy sobie dzisiaj mówić trochę o tarczycy, to znaczy skupimy się dzisiaj na interakcjach, które zachodzą pomiędzy lewotyroksyną, na przykład suplementami, lekami, czy też jedzeniem, które przyjmujemy w tym czasie. Odpowiemy sobie też trochę na pytanie, co zrobić, żeby poprawić wchłanianie lewotyroksyny, bo umówmy się, to jest dość kapryśny lek i mam wrażenie, że nagrywam to trochę dla siebie, żeby później tylko wysyłać te wiadomości w świat, ponieważ bardzo, bardzo wiele osób tą lewotyroksynę przyjmuje źle. Być może nie do końca czytamy ulotki, chociaż przeczytałam nawet HPL chwilę przed przygotowaniem dla Was, żeby jeszcze sprawdzić, co producent wskazuje. I faktycznie nie ma tam aż tylu informacji, jak wynika to z badań naukowych, a więc trochę na trochę więcej rzeczy musimy zwrócić uwagę. Zacznijmy sobie od tego, no, że oczywiście lewotyroksyna jest analogiem, jest syntetycznym analogiem tyroksyny, czyli T4. Osoby, które chorują na jakąś niedoczynność tarczycy, w ogóle na jakieś choroby tarczycy, kojarzą, że zawsze sprawdzają właśnie FT3, FT4, TSH w takim standardzie. I właśnie T4 to jest tyroksyna. Lewotyroksyna jest po prostu jej analogiem, czyli to tak jakbyśmy przyjmowali sobie właśnie T4. No i teraz chyba też nikomu nie muszę tłumaczyć, jak bardzo ważna jest tarczyca dla naszego zdrowia w ogóle, dla funkcjonowania. Ona jest szczególnie istotna w życiu płodowym, w takim okresie noworodkowym, no bo tak naprawdę prawidłowy wzrost, rozwój układu nerwowego między innymi, no to właśnie jest prawidłowo działająca tarczyca, ale później, no oczywiście bez tarczycy nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Nie jest to tylko kwestia równowagi, gospodarki wapniowo-fosforanowej, bo być może nie wszyscy słyszeli o kalcytoninie, bo to też jest ważny hormon, jeżeli chodzi o tarczycę, ale tarczyca i jej hormony odpowiadają tak naprawdę za metabolizm całego organizmu, za metabolizm tłuszczów, białek, węglowodanów. Kiedy mamy niedoczynność, dużo częściej pojawiają się problemy, takie jak zmęczenie, senność, takie jak podwyższone stężenie glukozy, czyli taka insulinooporność, czasami stan przedcukrzycowy. Dużo częściej pojawiają się zaburzenia lipidowe, takie jak wzrost na przykład stężenia cholesterolu. Dużo częściej wypadają nam włosy, mamy problemy ze skórą, przede wszystkim z suchością tej skóry, no i z tyciem, ponieważ tarczyca, a w zasadzie jej hormony bardzo mocno regulują nasz metabolizm. W momencie, kiedy mamy niedoczynność, dochodzi do obniżenia przemiany materii, a tym samym niestety mamy większą tendencję do tycia. No i właśnie, w momencie, kiedy mamy problem z tarczycą, no to tak naprawdę reakcje i skutki, konsekwencje odczuwa cały nasz organizm. Generalnie w organizmie panuje bardzo duży chaos i właśnie zadaniem leków, czyli zadaniem lewotyroksyny jest ten chaos ogarnąć, wrócić do normalności, a w zasadzie wyrównać po prostu stężenia. Bo być może kojarzycie jedne z pierwszych odcinków podcastu, jeden w ogóle z nich był poświęcony właśnie typowo niedoczynności tarczycy.
pracy i tam trochę mówią o interakcjach lewotyroksyny, ale ważne jest też to, że nasz układ hormonalny jest, to są takie naczynia powiązane. To znaczy, jeżeli pociągniecie za jeden sznurek, no to zobaczycie, że reakcja będzie tak naprawdę w każdym układzie. I teraz już nie wchodząc w szczegóły, po prostu zapamiętajmy, że tarczyca jest dla nas bardzo ważna i zależy nam na tym, żeby jej stężenia były prawidłowe. Ważne jest również to, że kiedy przyjmujemy ten analog, kiedy przyjmujemy preparat, no to jego zadaniem jest oczywiście uzupełnienie nam hormonów i ja teraz nie będę wchodziła w dywagacje odnośnie tego, czy to leczenie przyczynowe, czy objawowe. Powiem tyle, te hormony wyrównać trzeba, więc to jest najważniejsza informacja i tak oczywiście jest dużo więcej czynników, które na to wpływają, zwłaszcza w chorobie Hashimoto, natomiast to już jest taki trochę wyższy level, jeżeli chodzi o zaopiekowanie się swoim organizmem. Dzisiaj skupimy się na podstawowych rzeczach, czyli właśnie na interakcjach. To, co jest ważne, to to, że lewotyroksyna wchłania się oczywiście w przewodzie pokarmowym, dokładniej w jelicie cienkim, a dokładniej w jelicie czczym i krętym, czyli początkowych odcinkach, co będzie miało pewne znaczenie, jeżeli mamy różnego rodzaju problemy z przewodem pokarmowym. W niewielkim stopniu wchłania się ona w żołądku. No ale oczywiście, jako że wchłania się w przewodzie pokarmowym, to wszystko, co spotka w tym przewodzie pokarmowym w tym samym czasie, może niestety zakłócać jej działanie. I teraz bardzo ważne jest to, w związku z tym, że ta tarczyca ma tyle funkcji, bardzo ważne jest to, żeby utrzymywać optymalne stężenie m.in. TSH, ale też FT3, FT4. No i dlatego bardzo ważne jest to, żeby poznać wszelkie możliwe interakcje. Ja podzieliłam to dla Was na trzy takie rodzaje. Pierwszą interakcją to będą interakcje pomiędzy pożywieniem a lewotyroksyną. Drugie to będą interakcje pomiędzy suplementami a lewotyroksyną. No a trzecie to będą już interakcje z lekami. Jeżeli chodzi o interakcje z lekami, oczywiście tutaj decyduje lekarz, ale pamiętajmy o tym, żeby zawsze dopytywać lekarza, a w zasadzie zawsze sygnalizować lekarzowi, że przyjmujemy właśnie lewotyroksynę. I teraz zaczynając oczywiście od samej żywności, a może zanim jeszcze przejdziemy do żywności, to powiedzmy sobie, że lewotyroksyna, ona najczęściej występuje w postaci tabletek, natomiast teraz też pojawiają się inne formy lewotyroksyny, m.in. forma w postaci płynnej roztworu. On czasami stosowany jest na przykład w szpitalach w momencie, kiedy nie możemy stosować tej formy właśnie tabletkowej. Pamiętajmy, że oczywiście wpływa to na mechanizm działania leku, a więc to będzie miało znaczenie, czy my przyjmujemy formę tabletkową, czy tą płynną, bo płynna wchłonie się dużo szybciej, więc tych możliwych interakcji łatwiej jest po prostu uniknąć. Natomiast to, co jest jeszcze bardzo ważne, że lek przyjmujemy albo rano i tak zwykle się do tej pory działo, albo też stosujemy coraz częściej lek wieczorem. Ważne jest również to, że lek przyjmujemy na czczo, a w zasadzie na pusty żołądek, tak to powiedzmy, czyli możemy przyjmować na czczo klasycznie rano, ale też możemy przyjąć właśnie lewotyroksynę wieczorem, wtedy przyjmujemy ją około 3 godziny po kolacji. Chodzi o to, żeby w przewodzie pokarmowym ta lewotyroksyna z niczym się nie spotkała, a więc zachowujemy albo przerwę rano, czyli jako pierwszą rzecz właśnie przyjmujemy lewotyroksynę, albo właśnie wieczorem po kolacji. Badania pokazują, że w zasadzie nie ma większych różnic, jeżeli chodzi rano versus wieczorem, a nawet niektóre badania mówią, że wieczorem jest lepiej, natomiast i to, że lepiej, to właśnie kwestia tych interakcji, natomiast pamiętajmy, że zależy to bardzo mocno od naszego stylu życia, komu łatwiej jest na przykład rano, bo rano i właśnie zaraz opowiem o tych interakcjach, nie będzie pił pewnych napojów, nie będzie jadł pewnych posiłków, a w zasadzie zachowa przerwę, to zdecydowanie polecamy wersję poranną. Osoby, które wolą na przykład wieczorem, bo wiedzą, że o tej godzinie jedzą ostatni posiłek i raczej nie zdarza im się zmieniać, nie zdarza im się, nie wiem, imprezować wieczorem i raczej nie będzie takiej sytuacji, że będą wieczorem pić alkohol często albo w ogóle, że będą często jeść, podjadać, no to lepiej faktycznie przyjmować przed snem. Ale tutaj bardzo ważna wiadomość oczywiście o tym, w jaki sposób, czy rano, czy wieczorem, czy forma taka, czy inna, to o tym oczywiście decyduje lekarz prowadzący. Możemy oczywiście sugerować lekarzowi, że wolelibyśmy spróbować jakąś inną wersję, na przykład wieczorną, z jakiegoś tam powodu, ale oczywiście pamiętajcie, żeby dawkowanie, wszystko cokolwiek, co związane z leczeniem, ustalać ze swoim
lekarzem. No dobrze, wiemy już o tym, że lek przyjmujemy powiedzmy rano bądź 3 godziny przed ostatnim posiłkiem. Popijamy go niewielką ilością wody, najlepiej wody źródlanej bądź też wody przegotowanej, bądź wody, jeżeli mineralna, to raczej nisko zmineralizowana. W każdym razie nie powinna to być woda wysoko zmineralizowana, a to dlatego, że minerały zawarte, składniki mineralne zawarte w wodzie będą właśnie zmniejszały wchłanianie lewotyroksyny, więc popijamy niewielką ilością wody i takiej wody, która nie ma zbyt wielu składników mineralnych, więc albo źródlana, albo przegotowana, albo jakaś zwykła, nisko zmineralizowana, no maksymalnie średnio zmineralizowana, czyli taka standardowa. Unikamy po prostu tych wysoko zmineralizowanych. Druga rzecz, jeżeli chodzi w ogóle o nasze posiłki, to będzie kilka rzeczy w naszym jedzeniu, które mogą zaburzać wchłanianie lewotyroksyny i będą to trzy rzeczy, na które chciałabym Wam zwrócić uwagę. Będzie to nabiał, będzie to błonnik oraz będzie to soja. No i teraz zacznijmy sobie od soi, bo wokół soi urosło wiele mitów. Faktycznie białka sojowe będą konkurowały z lewotyroksyną o wchłanianie, co oznacza, że lewotyroksyna będzie wchłaniała się gorzej. Wokół tego urósł taki mit, że w ogóle nie wolno przy chorobach tarczycy jeść soi. Nie jest to prawda. Prawdą jest to, że soja będzie ograniczała wchłanianie lewotyroksyny i tutaj musimy zachować po prostu przerwę. Czyli na przykład jeżeli Wy chcecie rano, przyjmujecie lek, no to wieczorem, po południu możecie spokojnie już sobie zjadać czy to tofu, czy soję w jakikolwiek inny sposób, napój sojowy, jakkolwiek. Możecie to zrobić, ale pamiętajcie o zachowaniu przerwy. Druga rzecz to będzie nabiał. Podobna zasada, z tym, że tutaj działa oczywiście wapń. Wapń również będzie zmniejszał wchłanianie. Zwykle mówi się około 10% minimum, a więc pamiętajmy o tym, żeby zachować przerwę i o tej przerwie jeszcze za moment. No i błonnik pokarmowy. Błonnik pokarmowy to będą na przykład strączki, ale też będzie to chleb żytni, otręby, płatki owsiane, czyli bardzo często nasze śniadanie. Jeżeli na przykład na śniadanie chcecie zjeść owsiankę z jogurtem naturalnym, owocami i siemieniem lnianym, no to właśnie idealne kombo, żeby zmniejszyć wchłanianie lewotyroksyny. I teraz nie wykonujmy tutaj fikołka takiego logicznego, bo mam wrażenie, że czasami właśnie tak idziemy. Z niektórymi trendami w dietetyce będę teraz złośliwa, ale wiem, że Wy jesteście inteligentni i nie robicie takich rzeczy. Mianowicie, można by było, idąc modą aktualną, internetową, i nie myśląc logicznie, wysnuć wniosek, że skoro błonnik ogranicza wchłanianie lewotyroksyny, to zrezygnujmy z błonnika, bo mam wrażenie, że takie ostatnio właśnie myślenie mamy. W każdym razie oczywiście nie. Błonnik jest nam bardzo potrzebny i jak najbardziej powinniśmy go jeść, ale pamiętajcie po prostu o tym, żeby zachować przerwę, bo mówiłam, że chodzi o to, żeby się nie spotkała lewotyroksyna właśnie z tym błonnikiem. Jeżeli my zachowamy przerwę, mówi się, że ta przerwa, jeżeli chodzi o posiłek, powinna trwać około godziny. Godzina to takie idealny okres, czasami chwilę dłużej. Natomiast w HPL-u, czyli w charakterystyce produktu leczniczego, znajdziecie informację o pół godzinie. No powiedziałabym, że gdybyście zjadali śniadanie koszmar, czyli na przykład pszenny tost z dżemem, to tak, pół godziny Wam wystarczy. Ale jeżeli się zdrowo odżywiacie, do czego wszyscy zachęcamy, no to zachowajcie po prostu dłuższą przerwę, dajcie się wchłonąć lekowi. Jeżeli chodzi o jedzenie, no to w zasadzie zwracam Wam uwagę na kilka kwestii, czyli błonnik, nabiał, soja. I też od razu jeszcze dodam jedną rzecz, że Wy oczywiście też możecie sobie sprawdzać, jak wchłania się, a w zasadzie lekarz sprawdza, jak wchłania się właśnie ta lewotyroksyna, no bo przecież regularnie oznaczacie sobie stężenie T3, FT3, FT4, TSH, a więc wiecie doskonale, czy lek u Was działa. No i teraz dużo oczywiście również innych czynników może wpływać na to, czy to TSH na przykład będzie się podnosiło, czy będzie się obniżało. Natomiast oczywiście pierwsze rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, to żeby właśnie zadbać o to wchłanianie. Kolejna rzecz to będzie kawa. No i kawa, mam wrażenie, że z tym może być problem, bo o ile ze śniadaniem, no to my jesteśmy bardzo legit, no bo przecież my zwykle śniadań nie jemy, teraz tutaj sarkazm trochę mi wjechał. My oczywiście często tych śniadań unikamy, no bo nie mamy na to czasu, ale na kawkę czas zawsze znajdziemy. No i chciałabym przypomnieć, że jeżeli chodzi o kawę, to mówi się nawet o 2 godzinach, słuchajcie. Chodzi głównie o kofeinę.
która może zaburzyć wchłanianie, może zmienić później również metabolizm mleku. Tutaj mówi się o nawet 30%, ponad 30%, jeżeli chodzi o tą kwestię działania, a więc pamiętajcie o tym, żeby z tą kawą zachować po prostu przerwę. To, co jest jeszcze ważne, to to, że nie tylko oczywiście kawa, ale również właśnie te wody wysoko zmineralizowane, ale również na przykład sok grejpfrutowy i wydawało mi się, że nikomu nie muszę o tym mówić, natomiast tak, miałam przypadek osoby, która stosowała sok grejpfrutowy codziennie, to było małżeństwo, no i właśnie pani przyjmowała Euthyrox dokładnie, no i wypijała codziennie sok grejpfrutowy na śniadanie w niedługim odstępie, jeżeli chodzi o stosowanie lewotyroksyny. I jeżeli chodzi o ten przypadek, to akurat było z powodu zbyt wysokiego stężenia cholesterolu. Są lepsze sposoby na to, żeby o ten cholesterol zadbać, niż właśnie wypijanie tego soku grejpfrutowego codziennie, który, jak wiecie, wchodzi w interakcję z bardzo wieloma lekami. I tutaj to już nawet nie jest kwestia zachowania odstępu, bo badania pokazują, że jeżeli my robimy to często, czyli my często wypijamy ten sok grejpfrutowy, to my możemy zmienić metabolizm takiego cytochromu, który odpowiada za metabolizm mleków, nawet na kilka dni, a więc uważajmy po prostu na sok grejpfrutowy. Badania mówią, że zaburza o około 13%. Kolejna rzecz to będzie papaja i w zasadzie nie wiedziałam, czy Wam o tym pisać, ale pomyślałam sobie, że może właśnie ktoś leży gdzieś na tropikalnej plaży i objada się papają i przyjmuje Euthyrox i moim obowiązkiem jest to powiedzieć, a więc mówię, że faktycznie opisany był taki case study, czyli taki opis przypadku, gdzie mówiono, właśnie podawano przykład osoby, która wyjechała właśnie na jakąś tam tropikalną wycieczkę, ona codziennie wypijała sok z papai, no i doszło właśnie do zaburzenia, jeżeli chodzi o TSH, więc przypominam i wtedy właśnie mam dwie wiadomości. Pierwsza, bardzo Ci zazdroszczę, człowieku, który leżysz teraz na plaży, a dwa, jeżeli przyjmujesz Euthyrox, Letrox, no to generalnie uważaj i dbaj o to, żeby dobrze się wchłaniało, zachowaj przerwę. Jeżeli chodzi jeszcze o kawę, to przypomniałam sobie, że też był taki właśnie case study z Włoch, oczywiście, że z Włoch, bo skąd, żeby indziej. I chociaż ciekawe jest to, że to nie Włosi tak naprawdę piją najwięcej kawy z tego, co widziałam statystyki, ale któryś naród skandynawski, dobra, nie będę zgadywała, który, nieważne, wracając do kawy, kawa działa w ten sposób, że faktycznie będzie zmieniała metabolizm, będzie zmniejszała wchłanianie, no i właśnie w tym case'ie w zasadzie kobieta robiła już wszystko, natomiast nadal nie można było wyrównać TSH, zwiększono dawki leku, okazało się, że ona po prostu uwielbia espresso, wypije ogromne ilości kawy dziennie, no i tutaj zaburzała sobie wchłanianie. A więc jeżeli chodzi o jedzenie, to chciałabym Wam zwrócić uwagę na to, żeby po prostu zachować minimum tą godzinkę przerwy pomiędzy lekiem a śniadaniem. I to ze względu na to, że zarówno błonnik, nabiał, jak i soja będą zmieniały wchłanianie leku. Kolejna rzecz to będą napoje, czyli pamiętajcie o kawie, pamiętajcie o soku grejpfrutowym, pamiętajcie o tej papai w formie soku albo też nie soku, no i pamiętajcie o wodzie wysoko zmineralizowanej. Na to uważamy, tam czasami zachowujemy nawet 2 godzinki przerwy, a z sokiem grejpfrutowym to w ogóle nie przesadzamy, bo on zmienia metabolizm na dłużej. No dobrze, no to teraz suplementy. Jeżeli chodzi o suplementy, no to oczywiście my jako Polacy uwielbiamy, kochamy suplementy, więc pamiętajmy o tym, żeby je brać rozsądnie, to znaczy, żeby wiedzieć, po co je bierzemy, brać je przez określony czas, żeby nie zrobić sobie krzywdy. I teraz, jeżeli już przyjmujemy suplementy, to największe zagrożenie tak naprawdę mamy przy wapniu i żelazie. Żelazo to dość popularny suplement, ponieważ dość często mamy anemię, kobiety zwłaszcza. No i teraz, jeżeli przyjmujemy czy to żelazo, czy wapń, dużo osób mówi też o magnezie. No i właśnie wapń, żelazo najważniejsze. Stosowanie żelaza bądź wapnia będzie zmniejszało wchłanianie leku nawet o ponad 30%. I tutaj mówi się o najdłuższej przerwie, bo mówi się około 2 do 8 godzin według badań i ja mówię minimum 4. Więc jeżeli przyjmujecie preparaty, które stosujecie na przykład na osteoporozę, bo wtedy bardzo często wapń jest stosowany, bądź też właśnie w anemii żelazo, to pamiętajcie o zachowaniu tej przerwy. Z ciekawostek, witamina C jako suplement może zwiększyć nawet wchłanianie lewotyroksyny, przynajmniej tak pokazują nam badania, natomiast to zdecydowanie musimy omówić ze swoim lekarzem. No i oczywiście musimy uważać na suplementy bądź leki z dziurawcem. Dziurawiec, który również podobnie jak grejpfrut wchodzi w bardzo wiele interakcji. Tutaj głównie mówimy o takim dziurawcu, który jest jako
ekstrakt alkoholowy, więc raczej nie mówimy o herbatce. Natomiast przy dziurawcu ja po prostu zwracam zawsze na to uwagę, niezależnie od formy, jaką przyjmujecie, że może on wpływać właśnie na działanie letroksu, euteroksu. No dobrze, a teraz przejdźmy do last but not least, czyli do interakcji leków i euteroksu. Na to chciałabym Wam też zwrócić uwagę. Oczywiście, jeżeli chodzi o leki, to o tym powinien decydować lekarz. O połączeniach pomiędzy lekami również powinien decydować lekarz. Zacznijmy sobie od środków wiążących fosforany, na przykład stosowane u pacjentów z chorobami przytarczyc czy z chorobami nerek. One mogą zmniejszać wchłanianie lewotyroksyny nawet o 50%, a więc to bardzo duże pole działania. No i tutaj pamiętajcie o tym, żeby właśnie zachowywać przerwę i żeby konsultować z lekarzem, chociaż jeżeli chodzi o połączenie niedoczynność tarczycy i niedoczynność nerek, no to będzie kombo trudne. Jak do tego dołączy cukrzyca, to już w ogóle jest bardzo trudne i bardzo podziwiam pacjentów, którzy sami zajmują się swoją suplementacją i żywieniem, bo jest to naprawdę ekstremalnie trudne. Szapoba, na bardzo wiele rzeczy trzeba zwrócić uwagę, ale wracając do tematu interakcji, kolejna rzecz to będą leki przeciwcukrzycowe i tutaj akurat działa to w drugą stronę, to znaczy, że lewotyroksyna może osłabiać ich działanie i na początku zaleca się częstsze monitorowanie glukozy, jeżeli chorujecie oczywiście na cukrzycę. To jest akurat informacja z HPL-u, czyli to podaje producent. Kolejna rzecz, myślę, że rzadziej stosowana, ale muszę o niej powiedzieć, to będą pochodne kumaryny. To są leki przeciwzakrzepowe, na przykład warfaryna. Być może kojarzycie taki lek, trochę starszy, faktycznie jest stosowany kiedyś jako lek przeciwzakrzepowy, teraz stosowany dużo mniej, ponieważ on jest bardzo, no, tak jak lewotyroksyna, jest kapryśny, ale na dużo wyższym levelu, to znaczy, że tam dochodzi po prostu do zmian w krzepnięciu krwi, więc jak się pomylimy przy warfarynie, no to będzie to po prostu niebezpieczne dla naszego życia. No i tutaj właśnie w tym przypadku zalecana jest ostrożność, bo lewotyroksyna właśnie może osłabiać działanie warfaryny, a to może zmieniać działanie, może na przykład nasilić krwawienia, no i być bardzo groźne. Z popularnych preparatów to będą środki antykoncepcyjne oraz hormonalna terapia i lub hormonalna terapia zastępcza, czyli po prostu preparaty z estrogenami. One mogą zwiększać zapotrzebowanie na lewotyroksynę, to znaczy po prostu mogą zmienić metabolizm leku i będziemy potrzebować wyższych dawek. Zwracajmy na to uwagę. Inhibitory proteazy, czasami wykorzystywane, fenytoina, lek stosowany w leczeniu padaczki, cholestyramina czy cholestypol, czyli leki, które stosowane są przy hiperlipidemii, wysokim stężeniu cholesterolu, ale nie są to statyny. One będą hamowały nawet na kilka godzin, zalecana przerwa 4 do 5 godzin. To jeżeli chodzi o inne leki obniżające stężenie cholesterolu. Jeżeli chodzi o statyny, to w HPL-u tego nie ma, natomiast ja też znalazłam taką informację, kilka przypadków case study, kilka badań sugeruje, że ta interakcja też będzie, a więc na to też zwracamy uwagę. I zwracam na to też uwagę, dlatego że najczęściej to też są leki, które bierzemy rano. No, a więc tutaj no, ta interakcja będzie taka możliwa. Kolejne to będą salicylany, dikumarol, furosemid, klofibrat, czyli dosyć częste leki. Tutaj warto również zwrócić na to uwagę. Bardzo często stosowane leki albo suplementy, a w zasadzie leki bez recepty, to będą leki OTC, środki zobojętniające sok żołądkowy i leki stosowane w chorobie wrzodowej, popularne leki na zgagę. Generalnie chodzi o to, że żeby lewotyroksyna dobrze się wchłaniała, to potrzebne jest kwaśne pH żołądka, soku żołądkowego. Jeżeli my będziemy odkwaszać nasz żołądek, no to wtedy faktycznie będzie dochodziło do zmian, jeżeli chodzi o wchłanianie, no i wtedy niestety będzie po prostu problem, więc jeżeli stosujemy właśnie takie leki, na przykład jesteśmy w trakcie eradykacji Helicobacter pylori, czy mamy jakieś autoimmunologiczne zapalenie błony śluzowej żołądka, czy z jakiegokolwiek innego powodu stosujemy, no to pamiętajcie o zachowaniu przerwy. Zmiana we wchłanianiu to może być nawet 70%. Kolejna rzecz to będzie orlistat, który może zaburzyć wchłanianie lewotyroksyny, a inne takie leki, które w HPL-u są wymieniane, to będą inhibitory kinazy tyrozynowej, to będą glikokortykosteroidy, leki blokujące receptory beta-adrenolityczne, leki pobudzające enzymy wątrobowe, środki kontrastowe zawierające jod, amiodaron, ale to będą również leki przeciwdepresyjne, takie jak sertralina czy fluoksetyna, więc warto zwrócić na to uwagę. Z innych leków, które były wymienione w badaniach, to były oprócz statyn, o których mówiłam, były to
androgeny, był to propranolol oraz był to amiodaron. Pamiętajmy o tej zasadzie, że jeżeli stosujemy Eutyrox, Letrox, to mówimy lekarzowi o tym, bardzo mocno mu to sygnalizujemy, jak również pamiętamy o tym wtedy, że wszystko, co dodatkowo przyjmujemy, może wchodzić w interakcję. Oczywiście nadrzędne będzie to, żeby po prostu mieć TSH w normie wyrównane. Jeżeli mamy, no to prawdopodobnie wszystko działa, śmiga i wszystko pięknie się wchłania, ale żebyście po prostu pamiętali o tym. Kto jeszcze może gorzej wchłaniać Letrox, Eutyrox? Myślę, że nikogo nie zadziwi fakt, że osoby, które mają problem z przewodem pokarmowym, a więc z mojego podwórka, osoby z zespołem złego wchłaniania, osoby z zespołem krótkiego jelita, osoby żywione dojelitowo, choć z tym żywieniem dojelitowym, no to tak trochę nie jesteśmy do końca pewni, bo niektóre badania pokazują, że tak, niektóre, że inaczej. Choroby przewodu pokarmowego, takie jak Helicobacter pylori, celiakia, nietolerancja laktozy, nieswoiste zapalenie jelit, choroby pasożytnicze, które tak, owszem, zdarzają się, a więc wszystkie problemy, które powodują, że zaczynamy, zmieniamy w ogóle sposób wchłaniania leku. No i przypominam nam jeszcze na sam koniec, że biotyna może zaburzać, fałszować, ale tutaj fałsz będzie dotyczył już wyników samego badania, czyli po prostu dojdzie do zafałszowania na etapie oznaczania. Pamiętamy o tym i na tydzień przed jakimikolwiek badaniami tak naprawdę odstawiamy biotynę, to jest bardzo ważne. No dobrze, chciałabym Was też uczulić, że jeżeli przyjmujecie jakieś leki, to żebyście po prostu zwrócili uwagę też na to, w jakie interakcje one mogą wchodzić. Akurat Eutyrox, Letrox jest bardzo popularny, no i właśnie mam wrażenie, że nie zawsze dokładnie wiemy, jak stosować ten lek, więc mam nadzieję, że teraz będziecie trochę bardziej uświadomieni i mam nadzieję, że teraz będziecie trochę bardziej zwracać właśnie uwagę na to, jak przyjmujecie lek, a Wasze TSH będzie po prostu idealne. I tego oczywiście Wam życzę. No dobrze, jeżeli ten odcinek był dla Was przydatny, to oczywiście bardzo proszę o podzielenie się nim z kolegą, koleżanką, mężem, ojcem, matką, jakkolwiek. Ważne, żeby podcast docierał. Na przykład możecie szerować, udostępniać w swoich mediach społecznościowych. Będzie mi bardzo miło. Ważne, żeby podcast po prostu docierał do większej ilości osób i ten research, żeby Wam się przydawał. To jest dla mnie taki główny cel. A teraz ściskam Wam już bardzo gorąco, gdziekolwiek jesteście i gdziekolwiek słuchacie tego podcastu. Do zobaczenia, pa pa!